Bóg mówi, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Setki razy to słyszeliście, ale kochani, świat wariuje. Teraz rozmawiam z ludźmi, rozmawiam o waszych problemach, o pracy, jaką pan ma pracę, czy pan może zmienić pracę. Proszę księdza, oferują mi dobrą pracę, ale 12 godzin na dobę muszę być w pracy, a nie raz i 16. Oferują mi pracę, ale muszę się oddać tej pracy bezpowrotnie. Proszę księdza, coraz trudniej mi, nie mam czasu dla dzieci, nie mam czasu dla synów, bo pracuję. Świat wariuje, bo świat chce mieć 100 rodzajów telewizorów, to co państwu mówię, 500 komórek, 600 aparatów fotograficznych i oferta, i kawy 36 rodzajów, i mleczka takiego, i wszystkiego. Ludzie wpadają w obłęd. Jest ten słynny kawał, że chłopiec zadzwonił za dzwonek i jeden pan go podsadził, zadzwonił na dzwonek i on mówi, nie wiem jak pan, ale ja zwiewam. Proszę państwa, chcę powiedzieć to parafrazując. Nie wiem jak wy, ale ja z tego zwariowanego świata zwiewam. To znaczy, my musimy żyć w świecie. Ja wiem, że wy musicie pracować, że musicie zarabiać pieniądze. Ale proszę państwa, staniecie przed dramatycznym wydarzeniem. Albo będę zmieniał komórkę co pół roku, albo będę jeździł na Gran Canary w wakacje, albo będę miał stary telefon, stary aparat fotograficzny, a na wakacje będę jeździł do cioci, do Świdra. I będą się ze mnie śmiali. No głupi jesteś, taki zdolny facet, powinieneś iść do firmy, zacząć biznes kręcić, a ty siedzisz w szkole i uczysz dzieci informatyki czy tam czegoś. Proszę państwa, nie wiem jak wy, ale ja zwiewam. Ten świat naprawdę wariuje. Ten Cezar chce wyssać wszystko z ludzi. Jakiś obłęd ludzi zaczyna dotykać. I dlatego, żeby ocalić to, co boskie, trzeba zbudować Arkę Noego. Jeszcze raz powtarzam, Kościół nie naucza, że my się mamy od świata odseparować, zwiać, swoje getta katolickie założyć. Nie. My mamy być w świecie i wy będziecie w świecie, ale jeśli chodzi o dzisiejsze ocalenie, to chyba bez... Coraz bardziej pilny staje się postulat tych różnych wspólnot chrześcijańskich. One też są trudne. Ja wiem, że państwo mówicie, byłem we wspólnocie, nie wszystko mi pasowało. Ci ludzie tam jacyś pokręceni, chorzy. No zgadza się wszystko. My jesteśmy, wszyscy mamy jakieś kłopoty z duchowością. Ale Arkę Noego trzeba budować, żeby ocalić siebie. Świat, to co pisała ta kobieta o tej wizji piekła, świat zasysa. Czy czujecie, jak was świat zasysa przez telewizję, przez koleżanki, przez tą pandemię erotyki, która jest na świecie, przecież teraz szał jakiś obłęd z tym tempem. Dlatego ktoś mówi, proszę księdza, ale właśnie tak, to tak wstyd, wszyscy moi znajomi tak żyją, taki mają styl. No ja wiem, że to jest właśnie to, że my musimy przyznać się, że nie nadążymy za światem, że ja nie mam takiego tam właśnie zarobków, pozycji, kariery, perspektyw, jaką mają po ludzku patrząc, że ja siedzę w tej arce. Ale taką myśl w tygodniu tu mi podpowiedzieli ludzie świeccy, jeśli chodzi o to takie poczucie, że ta arka to taka niezbyt elegancka. Arkę zbudował amator Titanica, grupa specjalistów. Nie wiem jak państwo, ale ja się pakuję do Arki Noego. Tutaj kiedy jesteśmy dzisiaj, przepraszam, taki przykład, kościół domowy, oaza, rodziny przychodzą, modlą się w kościele dolnym. Patrzę na tych ludzi, którzy się zbierali, ich czyste twarze, też mają kłopoty. Ale bez jakiejś wspólnoty, bez grupy ludzi. Popatrzcie, nieraz ktoś mi da znak, że przychodzi na 15, przychodzi jakoś tak fajnie, ciasno w tym kościele, ale jakoś... Ja też się cieszę. Jesteście Arką Noego. Barany są, osły, hipopotamy, małpy, wszystko zgromadzone. Żebyśmy ocaleli, kochani. Bo wyjdziecie na świat i już zaczniecie dostawać te setki SMS-ów, to wszystkiego. Ja to daję tylko ten symbol tego rozwoju technicznego, ale wy wiecie, że świat zwariował. Dlatego Jezus mówi, co cesarskie cesarzowi, a dzisiaj ten Cezar, powtarzam, zasysa i wchłania, chce pożreć całe wasze życie. Jeszcze jeden fakultet, uczy się angielskiego, właśnie nie możesz zdobyć to, musisz pojechać tam, musisz zobaczyć to, wszędzie być, wszystko widzieć i musisz być na topie, musisz być tak jak inni. No ale to jest korkociąg, to jest wir wodny. Co cesarskie Cezarowi, a co boskie Bogu. Niech ta prawda powiedziana krótko i konkretnie, właśnie styl Jezusa męski, styl Jezusa męski konkretny, niech ta prawda będzie światłem dla naszego życia.